Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothica 3 Zmierzch Bogów i znajdujemy się w Silden, dlatego że tutaj musimy zdobyć listy polecające. No i będziemy musieli wrócić do Geldern, dlatego że musimy położyć kres atakom bandytów. Ale zanim to, chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim wspierającym kanał YouTube, którzy dobrowolnie z miesiąca na miesiąc wspierają to, co robię, wspierają moją działalność. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie. Wielkie serducho dla Was. No i mam nadzieję, że nadal będzie Wam się podobać to, co robię. Także wielkie brawa, czapki z głów. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek wszystkich. A jeśli by ktoś chciał dołączyć do tego zacnego grona, zainteresujcie się przyciskiem wesprzyj pod filmami czy też na kanale. Lecimy, słuchajcie. Z tego co widzę, tutaj zaczyna się jakiś taki wiatr. Mam wrażenie, że za chwilę będzie padać. No ale my wracamy, słuchajcie, do Geldern, tak czy inaczej. Burza na mnie straszna, więc mam nadzieję, że... nas tutaj, kurczę, nie trafi żaden pierun. Aha, nie mogę za bardzo biegać, bo gra się doczytuje gdzieś tam na dużych dystansach. Swoją drogą dostałem poradę, że na wilki najlepiej... wilki najlepiej atakować prawym przyciskiem myszy. A faktycznie, było coś takiego, no. Teraz sobie przypomniałem, że była taka metoda, także no widzicie, kurczę. Jednak jakieś gotikowe świry nadal tutaj są. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że tak dużo osób gdzieś tam obudziło w sobie wspomnienia właśnie z Gothica, czy to na moim kanale, czy to ogrywając osobiście. Być może są jeszcze jakieś... O kurczę, ty, ej, po tym można łazić, ale... O, albo jednak nie. Bo też podejrzewam, że są osoby, które na bieżąco w Gothica sobie tam ciorają. O, kamienny korzeń biorę. No i tu gdzieś były w zasadzie te wilki, nie? Także trzeba byłoby tak obejść. Ty, a tu jakiś wilk w ogóle jest w powietrzu. To jest chyba ten, za którego dostaliśmy expa. Tak, surowe mięso. To jest ten, za którego dostaliśmy expa. Jak nas gonił, więc podejrzewam, że wilk się w jakiś sposób utopił. Mimo tego, że lewituje oczywiście. O nie, 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 nie. Nie, krwiopijce są tutaj bardziej upierdliwe niż w Gothicu 1 czy w Gothicu 2. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są w stanie nas zatruć. Tutaj są w stanie nas zatruć. O, kolejna jaskinia. Pytanie, czy ja chcę sprawdzić, co tam jest. Oczywiście, że chcę. A nie wiem, czy to nie będzie przejście na drugą stronę, bo to tak trochę wygląda. Co tam jest? A to są samorodki chyba. Uuu, czyż to rzadki metal? Jak? No właśnie, nie mam kilofa. To wygląda mi na przejście na drugą stronę, w sensie, że będziemy mogli wyjść. Tam, gdzie wilki. Coś tu łazi. O kurde, ty, ożywieńcy chyba, nie? Oj, 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 oj. A z ożywieńcami w tej fazie rozgrywki, jak my sobie nie dawaliśmy rady z... O kurde, ty, a więcej to was nie było? To są zombie! No nie, 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 to trochę... Trochę przesada, wiecie? Trochę przesada, powiem wam tak. Tactical retard nigdy nie jest ujmą, potwarzą i plamą na honorze. Zdecydowanie lepiej zachować życie, niż to życie stracić. A przynajmniej to jest piękna muzyczka, swoją drogą. Dobra, weźmy sobie jeszcze to. Ogrzyliść, czy jakoś tak. A, Geldern. Muzyczka Geldern. Jak wykonamy to zadanie, to wydaje mi się, że jedyne zadanie, które nam zostanie, to jest związane z tymi ścierwojadami. One były wspomniane, że są gdzieś w Nordmarze. No, w sumie w Silden do Nordmaru jest całkiem niedaleko. Co tutaj robisz? Udało ci się załatwić sprawę z Merylem? Chorety, niech Innos ocali mą duszę. Tak. Dylan, ciesz się, bo Meryl nie będzie cię więcej niepokoił. O, wspaniale!
Wyśmienicie! Chwała Innosowi! To koniec! Cała przyjemność po mojej stronie. Poproszę moją nagrodę. A, o tak! Przepraszam, oto ona. Dziękuję ci. Dziękuję. I dostaliśmy amulet Dylena i list polecający, więc no jeszcze ten amulet, tak, amulet musimy oddać Merylowi. Ale z racji tego, że już tu jesteśmy w Geldern, to wiecie co, spróbuję swoich sił mimo wszystko. Spróbuję swoich sił zawalczyć na arenie z tym ostatnim mistrzem. Co prawda ten średni typek sprawiał nam bardzo duże problemy. A wydaje mi się, że ten będzie o wiele większe sprawiał problemy. Więc tylko tak, żeby dostać dzisiaj przysłowiowy wpierdziel. Chodź tu! Hej ludzie! Walka! Aha. No właśnie o tym mówiłem. Żeby dostać taki przysłowiowy wpierdziel i dowiedzieć się i zreflektować, że nie, Kamil, to nie jest ten moment. Not this time. No dobra, no to wracamy do tego Silden. Tak troszeczkę od Annasza do Kajfasza. Dziwię się trochę, że nie jesteśmy w stanie pogadać tutaj z tym Inogiem? Tutaj chyba w Geldern jest Inog, nie? Bo my mamy do Anoga. Tak, Anoga mamy dać 5 listów polecających. Czyli to jest tak troszeczkę podzielone, że najpierw musimy zrobić Silden. Później bardzo możliwe, że wyślą nas do innego miasta. Tylko, że no właśnie, ten jeszcze jeden list polecający. Czy mamy te listy polecające w ogóle w ekwipunku? Mamy 3 listy polecające, a mamy mieć chyba 5. Czekajcie, no to jak... No to chyba, że od Merylla jeszcze dostaniemy za przyniesienie tego amuletu. Od Merylla i od chyba tego... Nie Konstantina, tylko Corteza? Jak on miał? Pokonaj Korta... Cornelius, o, wiedziałem, że coś na K, a w zasadzie na C. Nie. Nie, 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 nie. Ty, a ten wilk to coraz wyżej jest. Skumajcie, nie? Ach, Gotik. Ach, Gotik i jego bolączki. Pięknie. Tyle lat i nadal nie załatane do końca. Okej. Okay. A czy my tutaj gdzieś wyjdziemy? Może ja bym sobie to po prostu przepłynął? O nie, tak. Chciałem wskoczyć, ale zapomniałem, że na alcie się skacze. Więc mu się jakoś tak dziwnie te ręce wyginają. I Merylle i tak gdzieś tutaj był. Merylle jest. Masz już amulet? Chcesz dostać ten list polecający, prawda? Prawda. Załatwione, proszę bardzo. Załatwione. Oto amulet. Nieźle jak na wojownika. Nadajesz się do złodziejskiego fachu. Przyjdź do mnie, jeśli będziesz szukać pracy. Myrtana potrzebuje dobrych ludzi. Oj, tam Bezi, weź. Wkrótce będzie potrzebować ludzi o twojej inteligencji, by wszystko było jak dawniej. Poszukaj mnie, jeśli zdecydujesz się na zmianę fachu. Jeżeli tego nie zrobisz, ja będę cię szukać. Czy to groźba? Mówię tylko, że nastąpi zmiana. I bądź pewien, że ty również będziesz musiał się zmienić. O, naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Mimo wszystko, nie? Zdolności złodziejskie, targowanie się, skomplikowane zamki, okradać innych, mimo dużego ryzyka. A co masz? Wytrychy masz. Dobra. A czy ja nie mógłbym sprzedać jakichś zardzewiałych mieczy, ale dlaczego w takiej ilości? Ja zawsze sobie zostawiam po jednym, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś na przykład nie będzie chciał od nas jakiegoś elementu. Wartość w złocie, szkatułka, złoty kielich, samorodek, srebrny kielich. Surowa stal akurat może się przydać. Hopla, no to hople też możemy sobie sprzedać. Ile on ma?
dołóż złoto, handluj. No i teraz mamy hajs, dobrze. Świetnie. I teraz właśnie ten cały Cornelius. Cornelius i jego ścierwojady. Jeśli dobrze się orientuję, to na północ, tak, Wolf Clan, tutaj będzie Nordmar, więc być może gdzieś tam trzeba będzie szukać, na północ stąd. No bo on jest taki trochę fiśnięty, więc być może to niekoniecznie jest Nordmar, ale gdzieś po prostu na nord, wiecie o co chodzi. Musimy zdobyć też wreszcie łuk, żeby móc skanować otoczenie z daleka. Ognista jagoda to była? Zaraz, bo północ jest tam. Żebyśmy my się nie wpakowali, kurde, na jakieś stado wilków czy jakichś innych gnomów. Tam nie ma nic. No tu się szło do Nordmaru. To byli chyba koczownicy, czy jacyś tam buntownicy. Oho. Muzyczka się zaczyna robić gęsta. Strzała woda. Okej. Pusto w tym lesie. Chociaż zaraz, pójdźmy bardziej w stronę północną, więc może przejdźmy na drugą stronę. Czekajcie, gdzie jest to Silden? Silden jest tu. Kurde, no wydaje mi się, że takie zadanie początkowe powinno być gdzieś tutaj w pobliżu Silden mimo wszystko. Jest jaszczur. No z jaszczurem to my do czynienia nie chcemy teraz mieć. Mimo tego pilnuje... Bizony, czy jakieś inne taurusy, to nie. My szukamy ścierwojadów, tak? Oj, 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 to pielce. No to pielce to też raczej lipa, nie? Teraz pewnie powiecie, Kamil, nie bój się tak wszystkiego. Przecież poskładasz ich, jesteś wielki. Epem, not this time. O! Ścierwojady! Ścierwojady, ścierwojady. Pytanie, czy to są te ścierwojady? Czy one się jakoś specyficznie nazywają, czy nie? Nie, to jest po prostu ścierwojad. O kurde! O raz! O jasna dupa! O jasna dupa! O rany boskie! Jakim cudem one się wszystkie ruszyły? O ty kurde, Franco. No, bez jaj. No, wypadł mi stóp. Ja pintole. Jakie frajerstwo. Dobra, wlazłem na kamień. No i co, i teraz byście chciały mnie... No nie, no! No nie, ale nie od pleców! Pałki jedne. Ty, już nie miałem hapsów, nie? Ciekawe, czy je zrobię przez tekstury. Albo one zrobią mnie. O ty... Ty pałko, ty. No.
I został chyba jeszcze ostatni. Surowe mięso. To niestety nie są te ścierwojady. Jajo ścierwojada. One prawdopodobnie powinny być inaczej za nazwane. Jezus, super. Ty no, boi się, ewidentnie się boi. O kurde. No. Close enough. Mam nadzieję, że w tej budce będzie ten metalowy kufer. Otwieranie trudnych zamków. A mogliśmy się nauczyć, nie? Dzika jagoda. Ktoś tutaj mieszka w ogóle? Właśnie nikogo tutaj nie ma, ty. Dobra, kimnijmy się do poranka. Chyba metalowy kufer jest zamknięty. Ale możemy go otworzyć. Proszę, proszę. Woda. A wiadomo, że woda ryje banie. Czarny robar. Moneta strzała i ogłuszacz. Bizony. Poszukiwaniu ścierwojadów. Ja pitole. O, na dole są dwie skrzynki. Poszukiwaniu ścierwojadów. Mógł nam dać troszeczkę więcej jakichś wskazówek co do tego, gdzie one mogą się znajdywać. Znaczy znajdować. Tylko, że no właśnie. On jest trochę porąbany. Nie ma tu nic więc. Nie ma tu nic ciekawego. Jaka wycinka w ogóle tej drzew. Rany boskie. Tam jest kamienny krąg. No zaraz, w zasadzie to my tutaj wyszliśmy na północ od Silden. O! Czekaj. No właśnie. Na północ od Silden. No chodź. Tylko pojedynczo. O kurde. Okej. Jest! Niestrawiona ognista pokrzywa! Wow! Czyli to są one. To są one. Kurde, jak te ścierwojady potrafią w pierdziel spuścić. Musimy je atakować lewym przyciskiem, czy lewym przyciskiem, bo prawy to strasznie mało im zadaje obrażeń. Dobra, teraz trzeba tego jednego wyciągnąć. No. Oho, no i po raz dwa. O kurde, o ty pał. Mam cię. I chyba mamy wszystkie, nie? Pięć potrzebowałem przynieść. Jo, to ja tak kurde poszedłem daleko. Nie przez tą bramę wyszedłem. Dobra, wracamy do tego Corneliusa. Fajfusa. Platfusa. Dzika jagoda, pięknie. I tutaj jeszcze coś mamy chyba leczniczego, bo na czerwone. Tak, korzeń leczniczy. Jezu, to było tak niedaleko. Ale wreszcie tutaj nie ma orków. Ach. Co prawda bardzo podobni są ci strażnicy tutaj. Chyba tutaj była jego chata, nie? Tak. Och, witaj! Wysłałem kogoś po pokrzywy, ale nie pamiętam kogo. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, że czekam na te pokrzywy. Okej, okay, proszę bardzo. Zrobione. 5 niestrawionych pokrzyw. A, dziękuję! Po co mi ona? A, pamiętam! Oto nagroda! Dziękuję. Mikstury, list polecający. I on mnie może uczyć alchemii, wybuchowe strzały, nauczy mnie przyrządzenia trucizn,
Trwałe mikstury za 4008 punktów nauki. Nieźle. A jak tam wygląda nasz w ogóle postęp? Punkty nauki. Mamy 40 punktów nauki. To czekajcie, może byśmy się faktycznie czegoś nauczyli. Tylko pytanie, czy z alchemii? Alchemia nigdy nie... Nie szedłem, jakoś mi to nigdy nie było potrzebne. Mikstury many... Tylko że trzeba im zapłacić jeszcze w goldzie. Wydaje mi się, że zdecydowanie otwieranie zamków by nas interesowało. Więc wydaje mi się, że w to bym zainwestował. Tam niby zrugaliśmy tego gościa. Oho, zaraz będzie chyba spadać. By się rozwiało i tak przyciemniło. Zrugaliśmy tego gościa, że jest złodziejem, ale się od niego będziemy oczywiście uczyć. Zdolności złodziejskie, targowanie się, skomplikowane zamki. Nie jesteś na to gotowy. A 20, kurde, 20 zdolności złodziejskich musimy mieć. Dużo. O, mówiłem, że będzie padać. Czyli potrzebowalibyśmy po 5, czyli to jest 1000 golda, 20 punktów. 1000 golda, 20 punktów. To nie będzie nas stać, bo 25 punktów plus 3500, a nie, 3500 chyba będziemy mieć. Naucz mnie czek... Mamy 4300, no ale tak troszeczkę się wywalimy z hajsu. 3,5 wywalimy, to zostanie nam ile? 500, 700? Jakoś tak. Dobra, idziemy do tego Anoga z tymi listami polecającymi, bo chyba już mamy 5. Siema pana. Masz już listy? Jeśli nie, to lepiej się pospiesz. Zaczynam mieć co do ciebie wątpliwości. O ty gdoju ty. Masz 5 listów polecających. Teraz mi ufasz? Oczywiście. Czuję, że nadchodzą lepsze czasy. Nauczysz o, mnie. O, walka. Siła. Chcę być mistrzem walki mieczem. Chcę lepiej walczyć toporem. Z toporem bojowym. Ciężkie kuszy, ciężkie kuszy. Silne parowania tarczą. Może lepiej nie zwalać. Nie jesteś na to gotowy. Siła o 69. O rany boskie. No dobra, to daj mi trochę siły. I daj mi jeszcze trochę siły. Właśnie tak. Okej, 141 siły. Ile to jest ogólnie tak? Mamy 141 siły, zdolności łowieckie 100, wow. Która stara wiedza, zdolności kowalskie, złodziejskie, alchemia. Tutaj zdecydowanie leżymy. No, no ta siła na samym początku już jest na tak dużym poziomie, że szkoda byłoby w nią nie iść, nie? Walka mieczem. Dobra, Anok, słuchaj mnie teraz uważnie. A teraz posłuchaj mnie uważnie. Mam coś do powiedzenia. No ja naprawdę mam... nie mamy czasu. Zaczekaj, mój brat musi przy tym być. Dlaczego? Razem władamy naszymi ziemiami. Musimy wciągnąć go w nasz wielki plan. Gdzie on jest? W tej chwili jest w Geldern. Dobrze. Natychmiast kogoś po niego wyślij. Nie mamy czasu do stracenia. Musisz iść do Geldern i przyprowadzić go tutaj. O, chyba sobie jaja robisz, naprawdę? Ja? Dlaczego? Czemu nie posłaniec? Nie mamy już posłańców. Zaginęli dawno temu. Pewnie są w jakimś orkowym lochu, cierpiąc niewyobrażalne męki. Ale ty nie padniesz ofiarą byle orków. To marnotrawstwo mojego czasu. Rozumiem cię, lecz bez niego nie możemy ruszyć dalej. Dobrze, pójdę. Anok potrzebuje rady Inoga. Nauczy. Dajmy jeszcze troszeczkę... Tak trzymać. Siły. Tak trzymać. Okej. I teraz mamy ile? Plus 20 siły chyba, nie? Ogólnie. Więc wydaje mi się, że jakbyśmy teraz poszli, spróbowali się z tutaj tym mistrzem tutajszym, to mogłoby to się udać teraz. Nie mówię, że się uda, ale mogłoby się udać. Będziemy zadawać większe obrażenia, więc margines błędu może... O, come on, dobra. Weźmy do wieczora. Nie no, serio? To nie ma zamiaru przestać? O, jest. Dobra, poranek następny. Już jest git. Strasznie nie lubię, jak w tej grze pada z tego względu, że jest, no, mega głośno, tak szumi. Okej, ten na mnie czeka. No dobrze. To chodźmy. Zobaczmy, czy uda nam się tym razem.
Chodź tu! O ty kurde gnoju. No kurde, zawsze chcę dwa razy zaatakować. O kurde, ty. Ja za chwilę nie będę miał staminy. Jak nie będę miał staminy, to się nie będę mógł blokować. No ty gnojku, ty. O kurde. Dobra, ten wymach jest zdecydowanie, może przebić się przez obronę. Najlepiej chyba wydaje mi się, że atakować go właśnie po tym dźgnięciu. Tylko nie możemy podchodzić za blisko. To nie. To. Tak, bo on jeszcze jest przez chwilę tak. Widzieliście? Tak się to robi, kurde. Mhm. Teraz nie. Dawaj dźgnięcie. Dawaj dźgnięcie. No dźgnięcie, no. O kurde, nie trafiłem. No. Świetnie. Orkowa zguba drewniana, tarcza, gulasz i wino. Świetnie. Dobra, nie wiem, czy ja teraz z nim mam rozmawiać. Czy z tym, który tutaj zakłady przyjmował. Chociaż zadanie mam wykonane, nie? Będzie moja kolej. Tym razem miałeś szczęście, wojowniku. Następnym razem będzie inaczej. Dobra, gdzie jest ten gość, który przyjmował zakłady? Chyba to jest tamten, nie? Dobra robota. 4 razy mikstura lecznicza. No i świetnie. No i przy okazji mamy też... Możesz trochę szybciej zakończyć tę wojnę? Chciałbym złapać trochę snu. Miłego dnia. Co za chłop? Co za typ w ogóle, nie? Wziął i ma wąty. Chłopco się wąci. Mógłbyś szybciej zakończyć tę wojnę? Łe. Taki leszczyk. Tylko, że teraz kurde, trzeba właśnie dylać do Geldern. Żeby przeciągnąć Inoga na swoją stronę. Czy no przeciągnąć, no, poradzić się, czy tam go zaprowadzić do Anoga. Fajnie, że tak razem podejmują decyzję. Tylko szkoda, że robią mnie robotę przy tym wszystkim. Nie mają jakichś swoich komóreczek, czy co? Tup. A zaraz, a tutaj chyba wydaje mi się, że... A, ja wiem, czego ja jeszcze potrzebowałem. Prastarej wiedzy, prawda? Czekajcie, C. Prastara wiedza, 50. Do tego, żeby szybką naukę podjąć. Pytanie, czy jestem w stanie się nauczyć 20 prastarej wiedzy od tego maga tam. Winoga. Prastarej wiedzy w zasadzie uczymy się z tych wszystkich takich pulpitów. Nie pamiętam, czy to też z tabliczek, ale było coś takiego, nie? Że tak trochę pasywnie się tego zdobywało, tę wiedzę. O, zagada do mnie? A nie, to wojownik. Dobra, naucz mnie czegoś o prastarej magii. Tak, prastara wiedza jest.
A ile... szybciej się uczyć? 3000. 7 punktów nauki i 3000. To nas już nie będzie stać, bo tutaj potrzebujemy zainwestować tysiaka. To 4000 potrzebujemy mieć na koncie. A ile mamy? 3600. 3600. A nie mamy takiego, nie mamy nic takiego, co moglibyśmy sprzedać. Rzadki metal. A, do wykonania potężnego pancerza. Czekajcie, no chyba żebyśmy sprzedali... To sprzedajmy to. Topory, raczej nie będziemy toporami się posługiwać. O, orkowa zguba. Orkowa zguba razy 2. To już złoto. Pałkę też możemy i zardzewiały miecz możemy. I ten zużyty miecz możemy. Walka mieczem 1. To jest długi miecz. Miecz dwuręczny. No my w duży oręż raczej nie będziemy szli. Dobra, dołóż złoto. No i handluj. Mamy 5 kafli. I teraz jakbyśmy się tak poduczyli... Chcę się szybciej nie uczyć. Jesteś na to. 18 punktów. Czyli raz. Dalej. Dwa. To jest 15. Nie jest. Jeszcze brakuje 3. Raz, dwa, trzy. I teraz chcę się szybciej uczyć. Chcę się szybciej uczyć. No i tyle. Wystarczy, że gość nam powie i już się uczymy szybciej. 5 punktów nauki nam zostało i 1800 golda. I nikt mi nie powie teraz, że jakoś siubię hajs, nie? I nie wydaje punktów nauki. To ty? Myśleliśmy, że nie żyjesz. Gdzie jest Xardas? Później odpowiem na twoje pytania. Xardas. Mamy większe zmartwienia. O co chodzi? Anok i ja potrzebujemy cię w Silden. Czy z moim bratem wszystko w porządku? Nasiliły się ataki orków? Wszystko w porządku. Przynajmniej na razie. Jestem tu, aby przywrócić porządek w tej krainie. Twój brat do mnie dołączy pod warunkiem, że także to zrobisz. Byłoby dla mnie zaszczytem wsparcie mego brata i ciebie w tej szlachetnej misji. Lecz w tej chwili nie mogę z tobą pójść. Masz jakiś problem, dlaczego co? Nie? Mój brat powierzył mi ważne obowiązki. Zanim ich nie dopełnię, nie mogę się stąd ruszyć. Jak w Myrtanie może panować pokój, kiedy rządzą nią tak ograniczone umysły? Pozwól, że pomogę ci w obowiązkach. Nie mamy czasu do stracenia. Mój szpieg musi wrócić cały i zdrowy. Trzeba zebrać podatki od moich obywateli. Trzeba też odeskortować ważną karawanę opuszczającą Geldern i natychmiast zniszczyć obóz orków. Dlaczego ta karawana jest taka ważna? Ma zapasy, które musimy wysłać do Silden, nim sami tam wyruszymy. Jakie zapasy? Naszą najlepszą rudę i broń. Jak wyślecie te zapasy? Kto poprowadzi karawanę? Kupiec zwany Hamlar. Karawana kupiecka jest gotowa do wyruszenia do Geldern. Trzeba ją eskortować do pewnego miejsca, ale bądź ostrożny. Po drodze możecie mieć kłopoty. Zakładam, że masz tak małe siły, że nie możesz przydzielić nikogo do tego zadania. I chcesz, żebym ja się tym zajął. To dla dobra Myrtany. Tylko ja wiem, co jest dobre dla Myrtany. Nie próbuj. Dobra, pójdę. Ach, pójdę już. No dobra, karawana Hamlara. O reszcie porozmawiamy sobie następnym razem. A na dzisiaj to wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się jutro o 16:00, a dzisiaj zapraszam was do 2 proponowanych specjalnie dla was filmów i widzimy się również w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.